Turyści się zatrzymują tutaj, wszyscy robią zdjęcia. Mam nadzieję, że nas policja nie zatrzyma za porwanie dziecka. Jak się nie zatrujemy tym tażinem, to nasze żołądki już przeżyją wszystko. Mieliśmy bardzo trudną noc. Pan nam tu przyniósł truskaweczki. Looks delicious. Tak. Dobra, to jedziemy z chłopakiem do Agadiru. Wywozimy komuś dziecko. W drogę. Ahoj, przygoda. Dzień dobry. Witam was w kolejnym vlogu. Mieliśmy bardzo trudną noc. Kilka ostatnich nocy w zasadzie mieliśmy bardzo trudnych, bo ten rejon, gdzie jesteśmy w Maroku, nawiedziły jakieś wichury. Wieje 60 km na godzinę, 70, patrzyłem w aplikacji, 30, 40 i po prostu buja całym tym samochodem strasznie i świszczy, gwiżdże. No i, że tak powiem, się nie wyspaliśmy. Od kilku dni siedzimy w zasadzie zamknięci w samochodzie, bo co wychodzimy na zewnątrz, żeby na jakiś spacer po prostu pójść, to mamy piasek w oczach, piasek w zębach, piasek w dupie. Więc no, musimy się, tak powiem, ewakuować stąd. Wstaję i pakujemy auto. Nie mamy już nic do jedzenia, bo po prostu nie było nawet jak pójść na zakupy, więc wyjadaliśmy resztki i czekaliśmy, aż ten wiatr minie. Nie minął, więc ustaliliśmy z Kasią, że uciekamy stąd. Sprawdziłem na aplikacji i za Agadirem już nie wieje. Tam jest 10 km na godzinę wiatr. Tu jest 64, więc to jest znacznie mniej. Po prostu pomiędzy nami a Agadirem są takie góry, które blokują ten wiatr i go spychają w głąb lądu. Więc mam nadzieję, że jak przejedziemy te góry, już będzie pięknie, wspaniale i będziemy mogli sobie pójść na spacer i coś pokorzystać z tego Maroka, bo teraz się po prostu kompletnie nie dał. Wstaję i jedziemy. Pięknie. Pięknie, Łukasz. A, to nasza pani Niemka. A, przejdę, rozmawiam, ta przesympatyczna. Drogę. Ahoj, przygoda. Lewo? Przyjechaliśmy stamtąd. Trzeba jechać po południu. To zobaczmy, gdzie będziemy jechać. Agadir. W lewo, miałeś rację. Koza! O, oh, wow! Bonjour, monsieur! Mogę foto? Woda? A, no, tutaj. O, szukran. Tu się wylewa chyba woda. Stąd? Nie, tu więcej tej wody się wylewa. Zatrzymaliśmy samochód, bo zobaczyłem kozy. Kozy na drzewie. Ale wyskubują. Turyści się zatrzymują tutaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Tamtą stronę je widzieliśmy. Kozy na drzewie. Atrakcja Maroka. Wszyscy robią zdjęcia. Dużo jest tych owoców na górze. Tam nie dotarły. Nie ma takich gałązek twardych.
chubią, niesamowite. A to turyści, kolejni. I Kasia wypatrzyła, że się tarziny tam kręcą, więc zaparkowałem tak idziemy na jeść, środku. Jesteśmy turbo głodni. Idziemy. No niewątpliwie był to najdziwniejszy tajin, najbiedniejszy jaki jedliśmy do tej pory. Mięso to były takie kości, można powiedzieć rosołowe. Tam, że jak powiem, były same kości, taka odrobinka mięska i trochę śmierdziało, więc raczej to było z kozy. Najlepsze co było w tym tajinie, czyli mięso daliśmy kotom. Trzy koty nas po prostu cały czas obserwują i oblizują się. Ale ziemniaczki smaczne, marchewka smaczna. Pojedliśmy, ja się dopchałem chlebem i możemy jechać dalej. To la vida. Dawaj. O, nie był to najtańszy tajin. Jeden tajin kosztował 35 dirhamów, czyli tyle złotych. Ostatnio pojedliśmy... Nie, ostatnio zapłaciliśmy 55 za dwa, ale to już było na takim lokalu, dla lokalnych po prostu. I oni myśleli, że chyba też jesteśmy lokalni. Żartuję, no nie myśleli, wiadomo, że byliśmy widoczni, że jesteśmy turyści, ale to było w takim nieturystycznym miejscu. To też nie jest turystyczne miejsce, ale dobra, nieważne. 55 za dwa zapłaciliśmy? No, 55. O, chłopcy idą za nami. Damy im na lody? Nie, nie można dawać. Nie można dawać pieniędzy dzieciom. Po prostu upadły, jakby tam zobaczyły, co tam się dzieje. Ale to jest Maroko. Do Maroka nie przyjeżdża się po to, żeby zażywać luksusów, tylko żeby... Po co się przyjeżdża do Maroka? Nie wiem. No w Maroku takie rzeczy się są na porządku dziennym, że się je w takich podejrzanych miejscach, brudnych. Lokalsi też tam jedli, to jest wyznacznik. Jak jedzą miejscowi, to znaczy, że jest tak, tak, tak. A było smacznie. Smacznie pojedliśmy, ja jestem uśmiechnięty bardzo już. Miłe, było niedrogo. O, tam coś jest, jakaś kopalnia. Się kręci jeszcze. Do Agadiru aż? O, to daleko. Nie jedziemy do Agadiru. No to... Tizli? To i siadaj. Szuka, jedziemy. A, masz raz, umor? Dobra. Dobra, pomożesz mu? Tak, pomagam, tranquilo. O,
Pas mu zabił. To możesz mu zabić, bo ma boli gorączka. Dobra, to są tą ręką. Okej? Okay. Dobra, no to jedziemy. Mamy pasażera. Mam nadzieję, że mama wie o tym, że on jedzie do Alpi tam gdzieś tam. Jestem Lukas. Tam jest Lukas. O, jaki bije. W porządku wszystko? Chcesz coś do picia? Aqua? Water? Nie? Wyciągnij się. Strasznie daleko to dziecko idzie. Ty, to jest Kaśka 200 km jak tam, gdzie on jedzie. Myślisz, że on może tak jechać? Kaśka. Zabraliśmy dziecko, nie wiem czy to nie... Ale sam, taki mały? Jestem from Polonia. Polonia. To jest strasznie daleko, boję się, żeby nam nie uprowadzili dziecka. Ty jedziesz do Agadiru? Agadir? Agadir? Ty? To jest daleko. No to dobra, to jedziemy z chłopakiem do Agadiru. Wywozimy komuś dziecko. Jezus. Właśnie się zbliżamy do tych gór, o których wam wcześniej mówiłem, które oddzielają tamtą część od wietrznej części. I tutaj jeszcze jest bardzo wietrzny, a tam za górami, według prognoz, już jest ładnie. To jest Agadir. Jesteśmy tutaj. Good luck. Jak? Trzymaj się. Cześć. Mam nadzieję, że nas policja nie zatrzyma za porwanie dziecka. Bo wyglądało to, jakbyśmy normalnie go porwali. Przewieźliśmy go 80 km, ale pytałem się go parę razy, gdzie jest jego rodzina, gdzie jest familia. I on mówi, że familia Agadir. I no to dobra. Ale widać, że on wiedział, gdzie jest, bo jak tak, tutaj... Tak, poszedł od razu. Od razu poszedł, wiedział, gdzie jest, więc... Zgarnęliśmy dzieciaka gdzieś z środek po prostu niczego. Dobra, dobry uczynek zrobiliśmy, troszeczkę nadrobiliśmy kilometrów, ale dziecko dostarczone. No i tu nie wieje. Tutaj po prostu jest przyjemnie. Przyjechaliśmy właśnie na kemping przy Agadirze. Zero wiatru, nic. Cudownie. O, mój pająk ma muchę na osieci. Wyłącz kamerkę i odkręć ją. Dobra, nagrywam, okay, okno widać. Odkręcam tu. O, no. Wspaniale. Kasia, pomożesz mi rozłożyć markizę? Kasia, tu nie ma. Kasia, pomożesz mi rozłożyć markizę? A możemy to potem zrobić, a teraz jechać na zakupy, bo jestem trochę głodna? Jasne. Często dostawaliśmy pytania, czy do Maroka można przyjechać przyczepą. Jak widać, można. Nie jest to najpopularniejsza forma transportu. Najczęściej przyjeżdżają kampery, kamperwany, ludzie przylatują samolotem, wynajmują samochód, ale przyczepy też przyjeżdżają. Ta przyczepa jest z Anglii. Potem wam zrobię taki
szybki przegląd tego kempingu. Pokażę ten kemping, ponieważ jest on ciekawym kempingiem, jak na skalę Maroka. Bardzo mi się to spodobał sklep, który tutaj on mają na miejscu. Myślę, że jest to pomysł dla wielu osób, które prowadzą kemping, jak zyskać dodatkowe środki z gości. Jak zarobić więcej na gościach, ale to wam potem powiem, bo teraz jedziemy. Tak jak słyszeliście, Kasia już jest głodna. Ja też jestem głodny, więc nie rozkładamy markizy. Lecimy. Salut. Ça va? Alors ça va. Ouais. Jour la gazette, excuse-moi. Oui. Jestem do pani. Pan nam tu przyniósł truskaweczki. Chcesz którąś konkretną? Nie. O, wow, jakie ładne. Looks delicious. Dzięki bardzo. Ale piękne marchewki, o, na pewno bez nawozu. Bye bye. Thank you, szukam. Bonjour, bonjour, salam, ça va, ça va? Jezu, jakie malutkie. Petit. Petit, banana. Weźmy więcej nawet. Sako no. Sako la. Jeszcze ciepło. No, super. Kończymy zakupy. Bardzo udane. Mikro pokonały hałas i mnóstwo rzeczy dookoła. Ja po prostu wariuję totalnie, ale to minie. Dobra, jedziemy na kemping i będziemy kręcić smoothie. Bonjour, ça va? Mamy markizę. Moi drodzy, truskawki w marcu to jest zdecydowanie to, po co wyjechaliśmy. Oh my god. Dobre? Wow, przepyszne. Mhm. To co, smoothie? Mhm, bo jestem już głodny. Teraz kilka słów o partnerze i sponsorze dzisiejszego odcinka, czyli firmie Blendigo, która jest autorem tego to wspaniałego blendera. My ten blender zabraliśmy ze sobą z Polski, czyli mamy go już kilka miesięcy i od tego czasu go testujemy. I powiedzieliśmy, że zareklamujemy go tylko wtedy, kiedy on się sprawdzi, bo nie mogliśmy uwierzyć, że blender, który, uwaga, jest bezprzewodowy, tak jak widzicie, on nie ma żadnego kabla, że on sobie poradzi w trasie i że poradzi sobie w podróży i że będzie w stanie w ogóle podołać naszej diecie, że tak to ujmę. Ale co się okazało, no działa on fantastycznie. No i ja właśnie za ten brak kabli go pokochałam, bo nienawidzę kabli. Strasznie mnie denerwują przyrządy z kablami, wiem, że to jest nieuniknione, ale widzę, że powoli właśnie technika się zmienia i no są mocne silniki, a Blendigo to jest model numer 3, czyli Blendy 3 Go. Ma najmocniejszy silnik z takich blenderów na rynku. Ma też super mocne ostrza i jest w stanie nawet skruszyć lód. Można w nim przygotowywać smoothie, zupy, kaszki dla dzieci, sosy, no co wam po prostu przyjdzie do głowy. To jeszcze
jeszcze muszę zwrócić na jedną rzecz uwagę, że on się też odkręca z tej strony, więc bardzo łatwo się go myje. Jakby się cokolwiek działo, to po prostu łatwo jest się tutaj dostać. I to jest fantastyczne, że ma właśnie odkręcane obie części. Jest też bezpieczny, bo on się nie uruchomi, jeśli będzie niedokręcony, jeśli coś tam będzie blokować, jeśli będzie za dużo płynu, to on się też nie uruchomi, więc nie ma się co bać, że coś tu się wydarzy. Wspaniale się sprawdza, można go wszędzie ze sobą zabrać, na wycieczki, do kampera. No po prostu polecamy Wam ten produkt, a teraz szczególnie, bo dostaliśmy też dla Was kod zniżkowy, także na hasło podróżowanie bez polskich znaków, podróżowanie przez V oczywiście pisane. Możecie otrzymać 15% zniżki, no i zachęcamy Was do zakupienia, jeśli akurat potrzebujecie blendera i chcielibyście mieć coś takiego, co można nawet do pracy ze sobą zabrać, no to myślę, że nie znajdziecie nic lepszego. A teraz robię smoothieka dla Łukasza i co? I na zdrowie! Ja tylko dodam, że są jeszcze inne kolory, nie tylko taki kremowy. Ja na przykład mam swój blender i on jest prawie że czarny, taki grafitowy. Mogłeś mięta potem wrzucić, nie? No to a to już potem. Przynieś sobie jak chcesz. Bo ja nie idę. Ale moc! No, ja było. O! Proszę, kochany! Merci, szukran! Szukran! Pyszny? Idealne, idealnie zmielone. Ej, pyszne, moglibyśmy to sprzedawać na kempingu. Za 10 dirhamów. 20. No! Jezu, te owoce są fantastyczne. Zmielone, płynne, żadnych dużych kawałków nie ma. A, jeszcze Wam pokażemy, jak się go myje, bo to jest druga rzecz, za co go kocham. A jeśli się zastanawiacie, jak długo wystarcza bateria, ten silniczek, jak długo działa, to po jednym ładowaniu 25 razy można go użyć. Także naprawdę super. Chcesz jeszcze? Myjemy. Piła? Boże, moje marzenie jest, żeby się tak wszystko myło. Żebym tak po prostu tu rzucała, zamykała i... Idealnie zmielone. Z pianką, tak jak lubię. Dobra, dziękuję. A teraz idę Wam pokazać kemping, bo obiecałem. Kemping jak kemping, są parcelki, całkiem duże te parcelki, przyłączę do prądu, przyłączę do wody. Prawie na każdej parceli jest taka rura do zrzutu szarej wody. Natomiast to, co jest inne i ciekawe, to jest sklepik tutaj. Pan tutaj, słuchajcie, szyje. To są takie maty, które można rzucić przed kampera. Są też maty termoizolacyjne. Takie jak Andrzej uszyje na miarę. Przeróżne ceraty. To, co jest też ciekawe, to tu można też sobie uszyć takie organizery na drzwi do kamperka i wkładać tam, nie wiem, kapcie, wino. Hello. Can I make video? I chłopak tutaj po prostu szyje na miejscu. Co byście nie potrzebowali, to jest w stanie uszyć. Mają różne materiały, nawet takie izolacyjne maty na okna. Widzę, że są też gąbki, więc można sobie siedzenie zamówić. Jest na miejscu chłopak, który to zrobi. Świetna sprawa. Gdybyśmy nie mieli takiego dywaniku, który kupiliśmy w zeszłym roku, to myślę, że byśmy tu na miejscu kupili, bo to jest strasznie tanie. No, tu jest drożej niż w sklepie, ale na kempingu i na miejscu wszystko, nie? Fajny pomysł. Marokańczycy mają taki duży dar do tego, żeby zrobić pieniądz tam, gdzie się da. Jeżeli kogoś ciekawią ceny za kemping w Maroku, to troszeczkę podrożało w porównaniu z tym, co było w zeszłym roku. Za kemping taki marokański, na którym jest po prostu nieciekawie, to się płaci tak, gdzie wiem, 50-60 dirhamów, czyli 5-6 euro. Staliśmy na jednym kempingu takim marokańsko-europejskim za 80 dirhamów bez prądu, a teraz tu, gdzie jesteśmy, pan powiedział, że
90 do 100, czyli 9-10 euro mniej więcej za taki już europejskim, powiedzmy, standardzie kemping z dużymi parcelami, z tymi przyłączami wody i tak dalej. Jeżeli ktoś by chciał do tego jeszcze prąd, no to tam jest za 2 euro chyba się za prąd płaci, więc ci wszyscy Francuzi, którzy tutaj stoją, to oni po prostu tu przyjechali na całe miesiące, na całą zimę, no i oni, podejrzewam, że większość z nich tu po prostu stoi i po te 10 euro płaci. Jeżeli byście chcieli dowiedzieć więcej o kempingu, to możecie pisać w komentarzach, to wam odpowiem na pytania. A jeżeli mówię o komentarzach, to znaczy, że się zbliżamy do końca. Chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za dzisiejszy odcinek, za to, że mogliśmy się z wami podzielić tą przygodą. Dziękuję za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze, za wszystkie subskrypcje. Tych, którzy jeszcze nie subskrybują, zachęcam do tego, aby przycisnąć przycisk subskrybuj i wtedy będziecie na bieżąco z naszymi filmami, a my będziemy mieli więcej wyświetleń w przyszłości. Przypominam o kodzie zniżkowym na Blendy 3, na Blender, podróżowanie bez polskich znaków. Link do sklepu jest pod spodem w opisie filmu. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, życzę miłej niedzieli, cudownego tygodnia i do zobaczenia za tydzień. Hey!